Po wielu miesiącach przygotowań możemy wreszcie przejść do meritum, czyli do tego, czym te przykazania Boże są po kolei. I tak dziś możemy rozpocząć z pierwszym przykazaniem. Obiecuję, że omawianie tych wszystkich 10 przykazań zajmie nam relatywnie mniej czasu niż mówienie o miłości Bożej i o przykazaniu miłości. Kto dobrze zrozumiał, czym jest przykazanie miłości, ten tak naprawdę nie potrzebuje wszystkich tych pozostałych przykazań. Niemniej jednak musimy dobrze poznać tą naszą normę, chrześcijańską normę postępowania. Musimy nie tylko ją sami poznać, ale być zawsze gotowi zdać pewien rachunek z tego i objaśnić także innym duszom, na czym tak naprawdę to prawo Chrystusowe jest i dlaczego to 613 przykazań Starego Przymierza, te, które gdzieś są zawarte w Talmudzie u Żydów, my zawieramy tylko w tych 10 przykazaniach Bożych i 2 przykazaniach miłości. Jak to jest wszystko możliwe? Warto zatem przyjrzeć się poszczególnym przykazaniom. Jak brzmi to nasze pierwsze przykazanie dekalogu? Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Warto, rozważając to pierwsze przykazanie, być może zwrócić się najpierw ku pewnemu zdaniu, które powiedział święty Augustyn z Hipony. Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis et petere quod non possis. Bóg niemożliwych rzeczy nie rozkazuje, ale rozkazując upomina, abyś czynił to, co potrafisz uczynić i prosił o to, czego nie potrafisz, abyś potrafił to uczynić. Zatem Pan Bóg, dając nam konkretne przykazania, nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych, jak to wielu współczesnych chciałby powiedzieć, zwłaszcza współczesnych psychologów, pedagogów, filozofów. Nie. Kiedy Pan Bóg daje nam 10 przykazań, doskonale wie, że jesteśmy w stanie z Jego pomocą te przykazania wypełnić. A tak jak mówi święty Augustyn, gdybyśmy w chwili obecnej do tego nie byli zdolni, naszym obowiązkiem jest prosić Go o to, aby pomógł nam spełniać owe przykazania. Dlaczego na początku dekalogu stoi owo tajemnicze Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z domu, z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Nie jest to być może jeszcze samo przykazanie, ale kiedy Mojżesz otrzymał 10 przykazań, to Pan Bóg właśnie w ten sposób rozpoczął przekazywanie tego prawa Bożego. Otóż znajdujemy to zdanie na początku naszego prawa, prawa Bożego, dekalogu, po to, abyśmy potrafili zawsze rozpoznać, że nasz Stwórca i Pan może nam rozkazywać to, co chce. A my, jako Jego stworzenia, mamy być posłuszni. Jest to zatem taka preambuła, podstawowe prawo. Bóg Wszechmocny, Bóg Jedyny, Bóg Stwórca wszelkiej natury po prostu ma prawo. Powiedzmy, do tego momentu islam zgadza się z chrześcijaństwem. Tak? Jako ta sekta powstała ze zmieszania fałszywych wierzeń chrześcijańskich, różnych sekt chrześcijańskich i żydowskich. Pan Bóg jest stwórcą, dlatego ma prawo dać nam prawo. Nie na darmo każdego dnia kapłani w swoich pacierzach kapłańskich w brewiarzu w godzinie tej nocnej, nocnego czuwania, matutinie, śpiewają w psalmie 94: Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Każdego dnia, przez całe życie kapłan czyta, śpiewa właśnie te słowa. Słowa, które obowiązują nas wszystkich. Zatem Pan Bóg po prostu może dać nam prawa, bardzo konkretne. Ale Jego prawa nie są wynikiem tylko i wyłącznie Jego woli, jak ma to miejsce chociażby właśnie w fałszywych wierzeniach islamu, gdzie Allah jest wszechmocny i może najbardziej absurdalne prawa tworzyć. Nie.
Te prawa wynikają z Bożej natury i z naszej natury. Czego zatem, co nakazuje nam Pan Bóg tymi słowami pierwszego przykazania, już tymi właściwymi słowami przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest konkretny nakaz. Otóż w słowach tych Pan Stwórca Wszechrzeczy, nasz Bóg, Trójjedyny, każe nam Jego samego rozpoznać jako najwyższe dobro. Uwielbiać Go, kochać Go i Jemu samemu służyć. To jest ten pozytywny nakaz ukryty w tych słowach: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dlatego wszystkie dobre katechizmy przed rokiem, czy latami 62-65 XX wieku zaczynały się od tego pytania. Po coś przyszedł na świat? Pytanie, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, które wielokrotnie do znudzenia powtarzałem. Po to człowiek żyje na świecie, aby Pana Boga poznać, aby Go miłować i aby Mu służyć. Dokładnie to jest treścią tego pierwszego przykazania. Dlatego stoi ono na pierwszym miejscu właśnie. W jaki sposób teraz to przykazanie będziemy konkretnie wypełniali? To nas bardziej może interesuje, nas ludzi XXI wieku, którzy muszą mieć wszystko podane na talerzu. Otóż przykazanie to będziemy spełniali bardzo konkretnie przez wewnętrzny i przez zewnętrzny kult Boży, albo inaczej wewnętrzną i zewnętrzną cześć wobec Pana Boga. Będzie to oddawanie czci Stwórcy. I oba te rodzaje czci, wewnętrzna, zewnętrzna, kult wewnętrzny, zewnętrzny, są aktami cnoty religijności. A cnota religijności pochodzi od jakiej innej cnoty moralnej? Tak, od cnoty sprawiedliwości. A istotą sprawiedliwości jest oddawanie każdemu tego, co mu się należy. Suum cuique. Dwa słowa w języku łacińskim. Każdemu co do niego należy. Cóż zatem stworzenie jest winne swojemu Stwórcy? Absolutnie wszystko. Nie ma takiej sfery życia, której my nie bylibyśmy dłużnikami Bożymi. I właśnie to jest zawarte w tym pierwszym przykazaniu. Bardzo konkretnie, ze względu na pewną sprawiedliwość, ze względu na naszą religijność, jesteśmy zobowiązani do kultu, do czci, tej wewnętrznej i zewnętrznej. No dobrze, na czym zatem polega ten wewnętrzny kult Boży, ta wewnętrzna cześć Boża? Otóż wewnętrzny kult Boży to ten, który wyświadczany jest Panu Bogu tylko i wyłącznie za pomocą czynności duchowych. To znaczy za pomocą rozumu i woli, które wyróżniają nas spośród innych stworzeń po tej ziemi chodzących. Co zaliczymy do takich aktów rozumu i woli w odniesieniu do kultu Bożego? Będzie to każda nasza modlitwa myślna, każde westchnienie ku Panu Bogu. Będą to zatem te wszystkie wewnętrzne, to jest niewypowiedziane słowami akty cnót. I tych w ciągu dnia, w ciągu całego naszego życia możemy pełnić niezliczoną ilość razy tak naprawdę. Często sami, daj Panie Boże, jeżeli o cnotę religijności i pobożności posiądliśmy, spełniamy niemalże mechanicznie. Te wewnętrzne akty czci, odnoszenie wszystkiego do Pana Bogu, dziękowanie, uwielbianie Pana Boga przede wszystkim. To są właśnie te wewnętrzne, niewypowiedziane, odbywające się w naszym sercu akty czci. Czym jest kult zewnętrzny? Kult zewnętrzny, ta zewnętrzna cześć Boża, będzie to cześć oddawana Panu Bogu poprzez zewnętrzne czynności i rzeczy pojmowalne zmysłowo. Wszystko, co jest pojmowalne zmysłowo i służy oddawaniu czci Pana Boga, jest już pewną formą czci zewnętrznej, tego kultu zewnętrznego, a zatem spełnia poniekąd już to przykazanie, to pierwsze przykazanie. Będą to wszystkie pobożne gesty, które czynimy. Tych liturgia jest pełna. Przyklęknięcia, które nie mogą być tylko mechaniczne, muszą być świadome. Skłony, znaki, znak krzyża chociażby, będą to wszystkie słowa wypowiadane ku czci Pana Boga. Niewątpliwie do najcenniejszych należą te modlitwy, które zostały przez samego Pana Boga stworzone. Dlatego Kościół tak chętnie modli się psalmami, modli się słowami Pisma Świętego. Tu generalnie do tego kultu zewnętrznego należeć będzie
cała święta liturgia ze wszystkimi konkretnymi swoimi aktami, całą swoją różnorodnością. To są właśnie te akty zewnętrznej czci. O samej liturgii chcemy jednak powiedzieć jeszcze więcej przy omawianiu trzeciego przykazania Bożego. Wszystko zatem w swoim czasie. No dobrze, ale zadajmy sobie konkretne, kolejne pytanie, które się rodzi wobec tego, cośmy usłyszeli. Czy wystarczy czcić Boga tylko wewnętrznie, w swoim sercu? Przecież to są najważniejsze władze człowieka. Właśnie nasza dusza z rozumem i wolą. Coś, co wyróżnia nas od zwierząt. Coś, co jest decydujące tak naprawdę dla wszystkich naszych aktów. Czy to zatem nie wystarcza, skoro jest tak doskonałe? Otóż nie, to nie wystarczy. Ten wewnętrzny kult Boży, ta wewnętrzna cześć, to jeszcze za mało. Człowiek musi czcić Pana Boga także zewnętrznie, zatem zarówno ciałem, jak i duszą. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg jest stwórcą i absolutnym Panem obu porządków. Tego porządku materialnego i porządku duchowego. Pan Bóg stworzył nie tylko naszą duszę, ale także i ciało. Choć w przypadku każdego z nas ten akt stwórczy odbywa się, rzecz jasna, za pośrednictwem też rodziców co do ciała. Zatem nie wystarczy tylko i wyłącznie ta wewnętrzna cześć. A poza tym pamiętajmy o tym, my sami, o czym mówią święci, co pięknie wyjaśnia święty Tomasz z Akwinu, jesteśmy istotami zmysłowymi. Całe nasze poznanie odbywa się tylko i wyłącznie dzięki naszym zmysłom. Dlatego nie mają praktycznie kontaktu ze światem, ani możliwości poznania tego świata, ani możliwości rozwoju wewnętrznego. Te biedne osoby, które są, powiedzmy, zarazem głuchonieme i niewidome. Takie przypadki niestety się zdarzają. Nigdy gdzieś tam w pełni się nie są w stanie rozwinąć. Tak wszystko bardzo jest uzależnione w naszym przypadku od tego, co cielesne, co zmysłowe. Pan Bóg tak chciał. Jest to samo w sobie dobre. No dobrze, ale teraz z drugiej strony. Czy może istnieć tylko kult zewnętrzny bez kultu wewnętrznego? To także jest pytanie podchwytliwe. Rzecz jasna, nie może. Kult zewnętrzny jest zależny od tego kultu wewnętrznego. Oddzielony od wewnętrznego kult zewnętrzny pozostawałby pozbawiony życia. Byłby zwykłym rytuałem. Takich rytuałów pełne są fałszywe religie, religie pogańskie. Nie oszukujmy się, powiedzieć, jeszcze może za to głowa mi nie spadnie. Tylko i wyłącznie takie właśnie akty zewnętrznej czci Bożej posiada w sobie islam. To są tylko i wyłącznie rytuały, tam nie ma żadnej moralności de facto. To jest tylko spełnianie 5 przykazań islamu, wśród których jest to czoło bitne, gdzieś tam odlanie się w ciągu 5 razy w ciągu dnia. To jest tylko i wyłącznie kult zewnętrzny, który jest pozbawiony życia i nasz kult, najpiękniejsza liturgia w najpiękniejszych bazylikach, nie tylko takich jadalnianych jak ta nasza, ale wszystkich, byłaby niczym, gdyby zabrakło tego kultu wewnętrznego. Zatem my możemy się pocieszać tym, że wszystkie braki kultu zewnętrznego w naszym wypadku są uzupełniane gorliwością serc wszystkich wiernych do Paryża przyjeżdżających. Ciało bez duszy jest trupem i podobnie ten kult zewnętrzny bez wewnętrznego jest tylko i wyłącznie trupem, duchowym trupem. Wiemy już, co nakazuje nam to przykazanie, a czego nam nakazuje zatem, czego nam zakazuje. To pierwsze przykazanie. I tutaj też mamy do czynienia z konkretami. Dziecinnie prostymi, ale o których niestety bardzo często zapominamy, zwłaszcza dziś w XXI wieku. Otóż pierwsze przykazanie zakazuje nam bałwochwalstwa, zakazuje nam zabobonów, zakazuje nam świętokradztwa, uwaga, zakazuje nam herezji i wszystkich innych grzechów przeciwko religii. Co więcej, nie na darmo to przykazanie stoi na pierwszym miejscu. Stoi ono na pierwszym miejscu, gdyż jak powiedzieliśmy, o przykazaniach miłości jest najważniejsze. Ono jest pewnym rozwinięciem tylko tych przykazań miłości. Zatem, uwaga, grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu,
jakkolwiek człowieka być może tak nie zawstydzają jak kradzież, czy jak nierząd, cudzołóstwo, to są grzechami spośród ciężkich grzechów najcięższymi. Aczkolwiek i za tamten jeden grzech przeciwko któremukolwiek innemu przykazaniu Bożemu, jeżeli będzie grzechem śmiertelnym, idziemy niestety do piekła na całą wieczność, że nie odżałujemy. Ale te spośród wszystkich grzechów wzbudzają największą odrazę, jeśli można tak obrazowo powiedzieć, u Pana Boga. One są Mu bowiem bezpośrednio przeciwstawione. I wymagają już pewnej złości grzesznika, już nie tylko słabości, ale złości. Odwrócenia się takiego rozumowego, intelektualnego, bo w przypadku tych przykazań nie jesteśmy zaślepiani najczęściej naszymi namiętnościami. To nie jest tak jak w przypadku przykazania szóstego, tak, grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, które zaciemniają człowiekowi, grzesznikowi rozum. Potem brnie w nie. Tutaj człowiek musi się zdecydować na coś bardzo konkretnie i z największym spokojem najczęściej, z czystą, zimną kalkulacją. No dobrze, czym jest zatem ten pierwszy zakazany grzech? Bałwochwalstwa. Idololatria. W języku staropolskim, słowiańskim bałwan to nie tylko ten śnieżny stwór, ale jest to każde przedstawienie jakiegoś bóstwa tak naprawdę. Zatem te nasze niewinne, białe, śnieżne bałwany odziedziczyły nazwę po bożkach. Bałwan to tyle co bożek w języku słowiańskim, w języku staropolskim. Pamiętajmy o tym. Bałwochwalstwo, teraz jak już wiemy, czym jest ten bałwan, jest zatem oddawaniem czci bożkom. W największym skrócie, idololatria w języku łacińskim, greckim, polega ona zatem na oddawaniu stworzeniu. Czy to statuom, czy to obrazom, czy człowiekowi, czy jakimś elementom przyrody, słońce, gwiazdy, burza, ogień, najwyższej czci uwielbienia, która należy się tylko i wyłącznie Panu Bogu. Na tym polega okropieństwo tego grzechu i dlatego Pan Bóg na kartach Starego Przymierza tak często ów grzech przez proroków porównywał do nierządu, do cudzołóstwa, do wyuzdania. Tak rzeczywiście postępuje człowiek, który jest bałwochwalcą, niezależnie od tego, co to by było. W jaki sposób ten zakaz wyrażony jest w Piśmie Świętym? Czytamy go w Księdze Wyjścia, właśnie w momencie, w którym Mojżesz otrzymuje przekazanie. Jest to 20 rozdział. Zachęcam do jego lektury po tej katechezie. Nie będziesz czynił żadnej rzeczy, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Może się tutaj poradzić, zrodzić teraz wiele wątpliwości po wysłuchaniu tego tekstu biblijnego. Sprawa jednak nie jest tak skomplikowana, jakby się wydawało. Możemy spać spokojnie. Często protestanci bowiem, właśnie sięgając do tego fragmentu, czy też Żydzi, będą mówili, że katolicy właśnie nie są niczym innym, jak tylko bałwochwalcami. Spójrzmy choćby na naszą skromną kaplicę. Ona jest mimo wszystko pełna różnych obrazów. Po pierwsze, są to obrazy, przedstawienia, stworzeń, które rzekomo to kazanie, przykazanie zakazuje. Po drugie, są to jeszcze stworzenia święte. Są to święci, Pan Jezus, człowieczej, ludzkiej naturze, Matka Najświętsza, różni święci. Święty Piusz X. Co teraz? Czy rzeczywiście słowa te zakazują tworzenie jakichkolwiek obrazów? Tak jak ma to miejsce w islamie, właśnie w judaizmie i w sektach protestanckich. Z pewnością nie. Otóż to przykazanie, i mówię to z największym spokojem, nie zakazuje tak po prostu tworzenia jakichkolwiek obrazów, a jedynie tych, które przedstawiają fałszywe bóstwa i które powstały z myślą o oddawaniu im czci, czci boskiej. Uwaga, boskiej, tak jak czcili to właśnie bałwochwalcy. Dlaczego mówię z największym spokojem, że mylą się protestanci, muzułmanie, Żydzi? Że jednak Pan Bóg nie zakazał tworzenia wszelkich wizerunków,
Ano dlatego, że czytamy w tej samej księdze, w księdze Rodzaju, i to w detalach, jak Mojżesz, i zapamiętajcie sobie to dobrze, Pan Bóg, przepraszam, nakazał Mojżeszowi uczynienie pewnych wizerunków. Jakie to były wizerunki? O czym zapominają protestanci, Żydzi i muzułmanie? Otóż na przykład cheruby, znajdujące się na przebłagalni Arki Przymierza. Przeczytajcie sobie 25 rozdział Księgi Wyjścia właśnie. Czy to nie Pan Bóg nakazał też stworzenie wizerunku węża miedzianego Mojżeszowi? No Pan Bóg. Trzeba zawsze umieć rozróżniać. Tak, to jest ulubione słowo świętego Tomasza, distinguendum, należy rozróżnić. Także w tym wypadku. Zatem Pan Bóg nie zakazał po prostu tworzenia wizerunków, ale tych bałwochwalczych. No dobrze, ale to niestety nie jest jedyny grzech, jaki popełniamy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ten drugi o zgrozą pojawia się o wiele częściej. Także niestety pośród wielu katolików. Także katolików tradycyjnych. Powiedzmy to sobie ku przerażeniu tak naprawdę. Otóż jest to grzech zabobonu. Czym jest ten dziwnie nazywający się grzech, ale tak jakże żywotny w dzisiejszych czasach? Otóż zabobonem, zgodnie z tym, czego uczą nas katechizmy, nazywamy wszelką formę czci, która sprzeciwia się nauce i praktyce Kościoła. To pierwsza część definicji, a druga brzmi, a także przypisywanie pewnym czynnościom lub rzeczą jakiejkolwiek nadprzyrodzonej mocy, której nie posiadają. Niekoniecznie boskiej mocy, po prostu nadprzyrodzonej mocy. Tutaj może się narażę, ale muszę to powiedzieć. Pomyślmy o lekach homeopatycznych. Dlaczego one swoją skuteczność osiągają dopiero, kiedy się kręci nimi 5 razy w jedną stronę, 2 razy w drugą, przez prawe lewe ramię trzeba splunąć jeszcze. Czarny kot. Dlaczego ludzie boją się czarnego kota albo zakonnicy, albo rozstawionej drabiny? Gdyż przypisują tym stworzeniom moc, której nie posiadają, i to już jest grzech zabobonu, grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Uwaga, bo my tych grzechów mamy tutaj całe mnóstwo na sumieniu, pewnie o tym nie wiedząc. Niestety one się czasami też w nasze tradycje wślizgują, więc bądźmy czujni. Będziemy tutaj robili analizy, ale tak naprawdę jest wiele takich momentów, w których my przypisujemy nierozumnie, wbrew praktyce nauce Kościoła, pewnym konkretnym teoriom moc, której nie posiadają. Na przykład jakieś tam czyjeś, jakieś świętej teorie na temat żywności. To nie jest objawione. To jest przypisywanie często jakichś konkretnych mocy, których niekoniecznie posiadają. Uwaga, to już jest grzech zabobonu. Pod najbardziej świątobliwymi czasami osłonkami. Najwięcej książek takich właśnie ezoterycznych, w istocie zabobonnych, sprzedaje się właśnie w sklepach okultystycznych i ezoterycznych, i one w tytułach mają imiona świętych. Uwaga! Kolejny grzech bardzo ważny to grzech świętokradztwa. Czym jest grzech świętokradztwo? Tutaj już sama etymologia tego słowa, to co w nim zawarte jest, świętość i kradzież pozwalają nam się domyśleć, że chodzi tutaj o pewne zbezczeszczenie. I teraz precyzując, będzie to zbezczeszczenie, ogólnie rzecz biorąc, miejsc świętych, osób Panu Bogu poświęconych lub przedmiotów poświęconych Panu Bogu bądź kultowi Bożemu. Miejsca, osoby, przedmioty. Ilekroć zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób po tym, kiedy zostały poświęcone Panu Bogu. Do grzechów świętokradztwa zaliczymy także niegodne przyjmowanie sakramentów. Na przykład, gdy ktoś symuluje spowiedź świętą, nie mając żalu za grzechy. Przychodzi tylko tak z automatu, być może zrobił rachunek sumienia, ale po prostu nie żałuje tych grzechów. No są, to trudno. Trzeba się wyspowiadać, taki zwyczaj. To jest kolejna świętokradcza spowiedź, kolejny grzech, ciężki grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jakiekolwiek podnoszenie ręki na święte rzeczy, na kościoły, to już jest potężny, potworny grzech świętokradztwa, który nie jest ukarany przez Pana Boga. Pomyślmy tylko o tym, co się stało z Uzą, który przez przypadek dotknął Arki Przymierza, którą wiózł Dawid
na wozie, po to, żeby ona nie wpadła w błoto, żeby się nie rozczaskała. Chciał ją ratować. Na miejscu ginie. A pomyślmy o tych wszystkich kobietonach, które teraz podnoszą ręce na kościoły chociażby. To nie zostanie nieukarane przez Pana Boga. Zresztą, być może my sami nie jesteśmy tutaj niewinni, nie szukajmy daleko. Ten grzech świętokradztwa jest bardzo rozległy. Jakakolwiek forma bezczeszczenia tych osób, miejsc, przedmiotów i też tutaj konkretnie właśnie tych świętych czynności w postaci sakramentów, tak jak komunia święta w stanie grzechu śmiertelnego. Grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Kolejny grzech, zapomniany co do nazwy, ale bardzo żywotny, grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, to herezja. I czym jest ta herezja? Uwaga, tutaj każde słowo jest ważne, żebyśmy nie zaczęli gdzieś tam po powrocie z katechezy teraz rozpalać stosów i wrzucać tam sąsiadów, teściową, brata, siostry. Nie. Otóż herezja to zawiniony błąd rozumu, przez który człowiek uporczywie zaprzecza jakiejś prawdzie wiary. Zatem muszą tutaj być te dwa elementy. Zawiniony i uporczywy. Może się zdarzyć, że i wy wielokrotnie w ciągu życia swojego już nie jedną herezję wygłosiliście, ale była to herezja materialna. Nie było tam świadomości tej błędnej nauki i z pewnością, mam nadzieję, nie trwaliście w tym błędzie, potem kiedy zostaliście z niego wyprowadzeni. Zatem jest to grzech co najwyżej materialny, ale nie jest to jeszcze grzech śmiertelny, bo nie ma pełnej świadomości. Żeby nastąpiła herezja, musi być to rzeczywiście zawiniony błąd i uporczywy. Uporczywy, czyli trzymanie się przy tym błędzie po upomnieniu. Zatem musimy być bardzo ostrożni. Widzimy bowiem na każdym kroku niemalże, i to z miejsc, z których byśmy sobie tego nie życzyli, przejawy herezji, ale najczęściej herezji materialnych, tych błędów w wierze. Ale ostrożnie, to nie upoważnia nas jeszcze do twierdzenia, że ta czy tamta osoba utraciła swój urząd kościelny, gdyż jest heretykiem. Musimy rozróżnić między herezją jako grzechem, który ma dwa odcienie, materialna herezja formalna i jeszcze do tego przyjdzie herezja jako przestępstwo. I o tej właśnie mówi prawo kanoniczne, czyli tutaj musi być konkretny wyrok sądu, zatem ostrożni. Musimy być bardzo ostrożni, strzec się tego grzechu, ale też nie ułatwiajmy tej trudnej sytuacji, w której znajduje się Kościół, przez takie proste, czarno-białe twierdzenia, bo to nie jest tak. Wielu ludzi ucieka tak, do właśnie takiego czarno-białego widzenia, ale to nie jest odpowiedź, to nie jest prawda, to jest znowu kolejne oszukiwanie się. Musi być sąd nad daną osobą, żeby stwierdzić to przestępstwo, a żeby był grzech, to ta osoba musi być świadoma. Marcin Luther doskonale wiedział, co robi. Doskonale wiedział, że odwraca się o 180 stopni od nauczania Kościoła. Wiedzą o tym także moderniści. Ale nie wiedzą już ci wszyscy, którzy po parafiach, po kościołach, także polskich, także tutaj naszych kujawsko-pomorskich niestety, z grozą diecezji jednej, diecezji drugiej, są ciągani właśnie przez te błędy. No niestety. Czego jeszcze zakazuje nam to pierwsze przykazanie? Otóż to pierwsze przykazanie zakazuje nam także wszelkich kontaktów z diabłem, zbliżania się do wrogich chrześcijaństwu, sekt i tak dalej, ale o tym chcemy sobie już powiedzieć na następnej katechezie. Zakończymy modlitwą.